Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Potrzebowałem tej przerwy, żeby po prostu tej nowej energii nabrać. Natomiast to u mnie na kanale możecie dowiedzieć się dużej ilości informacji o EAFC aktualnie. Zatem myślę, że nie może być ciekawszego tematu dla zwolenników gier FIFA. W EAFC ujrzymy Euro 2024. Oczywiście przyszłego lata w Niemczech zostaną rozegrane właśnie Mistrzostwa Europy Mężczyzn w piłkę nożną. Zatem możemy liczyć na to, że po prostu w EAFC również, tak samo jak w przypadku Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014, czy też Mistrzostw Świata w Rosji w 2018, po raz pierwszy ujrzymy Euro. Po raz pierwszy ujrzymy Mistrzostwa Europy, zatem chyba nie może być lepszej informacji dla fanów FIFA, ponieważ zawsze te eventy były specjalne, zawsze wiązały się z jakimś tam osobnym trybem gry, lub też po prostu dedykowanymi kartami, co sprawiało, że po prostu było to wyjątkowe. Natomiast zobaczcie dalej, tak prezentuje się wejście na stadion Luton Town, klubu, który dostał się do Premier League, tak dobrze słyszycie, nie ma chyba bardziej abstrakcyjnego stadionu w top 5 lig, może nawet w top 10 lig Europy. Nawet na TikToku, jeżeli sobie zobaczycie, to widać, że jest to totalnie dziwny stadion, bardzo dziwnie się wchodzi praktycznie między wszystkimi domami w Luton właśnie. Możemy dotrzeć do tego stadionu, żeby po prostu oglądać mecze. Już od przyszłego sezonu będzie to najwyższa klasa rozgrywkowa w Anglii, czyli oczywiście Premier League. Jest to lekka abstrakcja, dziwna sytuacja, natomiast bardzo fajnie, że właśnie takie mniejsze kluby awansują również do najwyższej klasy rozgrywkowej. Było Euro mężczyzn w 2024 roku, natomiast wiemy, że Euro kobiet jest nowym sponsorem EAFC, więc być może w EAFC 25, o ile będzie coś takiego, bo jest szansa, że po prostu będzie to złączone, każdy rok będzie po prostu osobną aktualizacją, oczywiście pewnie płatną aktualizacją, ujrzymy właśnie Mistrzostwa Europy, ale kobiet. Więc istnieje taka możliwość, oczywiście tutaj możemy przeczytać, że właśnie jest to nowy sponsor tej gry, zatem spodziewałbym się czegoś takiego. Jeśli już wyjdzie to Euro mężczyzn, no to prawdopodobnie zobaczymy również event związany z Euro kobiet w roku kolejnym. Tutaj mamy okazję ujrzeć kartę legendarnego Argentyńczyka, czyli oczywiście Di Stefano. Ma on wyborne statystyki, natomiast z tego co możemy się dowiedzieć z historii, no to oczywiście był to jeden z lepszych napastników w historii prawdopodobnie, natomiast my oczywiście nie mieliśmy okazji patrzeć na grę tego zawodnika. Natomiast przechodzimy sobie do następnej karty, którą jest Paulo Gento, czyli hiszpański lewoskrzydłowy, który tutaj naprawdę również ma niczego sobie statystyki, 92 overola, naprawdę tempo oraz dribbling, to takie wysuwające się tutaj, przodujące statystyki, które przemawiają właśnie za Hiszpanem, no i prawdopodobnie będą to naprawdę dwie mocne karty w EAFC. Mamy tutaj katalog swapów, czyli oczywiście pierwsze skojarzenie to to, co już mamy aktualnie w grze, natomiast ma być to oczywiście związane ze swapami, czyli po prostu tymi kartami, które wymieniamy na poszczególnych zawodników, tudzież paczki w eventach, gdy właśnie mamy wymianę. Co ja o tym myślę? Myślę, że to dużo bardziej przejrzyste będzie, jeśli chodzi o właśnie uzupełnianie sobie tych zawodników, by po prostu odblokowywać kolejne poziomy za te swapy, zbierać określoną liczbę tych graczy. Więc myślę, że jak najbardziej zmiana na plus, czy będzie się to jakoś różnić, czy te wyzwania wreszcie będą bardziej oryginalne, nieco inne niż mieliśmy do tej pory, tego tutaj nie wiemy. Tutaj widzimy, że w EAFC prawdopodobnie będzie zezwolone to, żeby po prostu do cieszynek używać różnych środków transportu lub też innych dziwnych dla nas aktualnie przedmiotów, więc po prostu te cieszynki będą rozwinięte o kolejny poziom, będą one na pewno dużo bardziej zróżnicowane, ponieważ jeżeli będziemy mogli używać różnych przedmiotów, no to to sprawi, że po prostu te cieszynki zaczną powstawać nowe z roku na rok. Alternatywne ikony, czyli rzecz, którą już mieliśmy okazję ujrzeć, natomiast prawdopodobnie możemy zobaczyć je na stałe w EAFC, no i to by było bardzo ciekawe, zwłaszcza, że tutaj na tej grafice, którą widzicie, mamy naprawdę sporo mocnych zawodników, zatem naprawdę zapatruję się pozytywnie na to, co tutaj się wydarzy. No i mam nadzieję, że ten event właśnie nie będzie tylko eventem, tak jak już było do tej pory, tylko po prostu zawita do gry na stałe. Być może będzie to do jakiegoś momentu, na przykład, nie wiem, od grudnia zobaczymy te karty, tak sobie po prostu randomowo teraz powiedziałem. No a być może będzie to po prostu od początku gry, no a być może w ogóle się nie pojawi, tego nie wiemy, natomiast na pewno bardzo fajny pomysł. Tutaj widzimy wszystkie ligi, które są potwierdzone, zatem mamy wszystkie topowe ligi, mamy zarówno ligę konferencji, mamy ligę kobiet, ligę mistrzów kobiet, mamy męską ligę mistrzów, wszystkie europejskie puchary, tak samo mamy również inne europejskie ligi, mamy ligę chińską, więc to są na razie ligi, które na pewno będą w grze, więc nie należy się po prostu martwić o wszelkie licencje, ponieważ EA jak najbardziej wciąż będzie je miało.
Tutaj widzimy dwa stadiony z Glasgow, czyli stadion Rangers oraz Celticu. No oczywiście piękne obiekty z wyjątkową atmosferą, tego nie można odmówić. Zatem bardzo fajnie, że są nowymi, potwierdzonymi stadionami w EAFC 24. Bardzo fajnie na pewno będzie poczuć tą szkocką, typową atmosferę, która tam panuje po prostu na tych spotkaniach. No i derby na pewno są czymś wyjątkowym, jeśli chodzi o spotkania Celticu z Rangers. No i na sam koniec taka nowość, że po prostu mamy tutaj współpracę amerykańskiej federacji z właśnie EA, zatem być może zobaczymy coś w stylu Ligi Mistrzów, no ale nie będzie to na kontynencie europejskim, tak jak oczywiście jest Liga Mistrzów, tylko na kontynencie amerykańskim, zatem będziemy mogli coś w stylu takich amerykańskich pucharów, by się chciało powiedzieć, zobaczyć. No a teraz temat niewątpliwie interesujący, a nawet wręcz elektryzujący przed premierą każdej gry FIFA, nie inaczej jest w tym przypadku, mianowicie okładka gry. Kilka dni temu zobaczyłem sobie właśnie tego tweeta, kto, jak myślicie, zasługuje na to, żeby być po prostu na okładce gry. No i było mnóstwo pomysłów, natomiast chyba ta przypadła mi do gustu najbardziej, zarówno pod względem kolorystycznym, doboru zawodnika, doboru zdjęcia. Oczywiście to musi się wszystko graficznie prezentować jak najlepiej, no i po prostu pasować do całości. Zatem moim zdaniem to jest najlepszy koncept, natomiast oczywiście pewnie ma się to nijak do tego, jak będzie ona wyglądała. To wszystko okaże się wraz z oficjalną układką gry, którą zobaczymy pewnie za jakiś miesiąc albo dwa. No więc po prostu pozostaje nam czekać. Oczywiście dobór zawodnika jest, myślę, dosyć indywidualny. Oczywiście nie może to być jakiś totalnie słaby zawodnik, musi to być raczej topowy zawodnik. Natomiast kiedyś też było tak, że było dwóch zawodników, na przykład w danym państwie zawodnik z danego kraju się prezentował na okładce gry, natomiast po prostu zostawmy to do wyboru dla EA. No i ostatni news na dzisiaj to to, że oczywiście w drafcie, gdzie od wielu lat nie mamy żadnych zmian tak naprawdę, jeśli chodzi o system rozgrywania tych meczów, o sposób wyboru składów, no i żeby to po prostu jakoś się różniło od FIFA 16 bodajże, gdzie właśnie draft został zapoczątkowany. Tutaj możemy przeczytać, że w EAFC testowany jest więcej pakietów monet do nagród Food Draft, zatem może to jak najbardziej zmienić ten format, no i ożywić troszkę właśnie ten tryb gry. Mam nadzieję, że te nagrody też będą nieco lepsze, ponieważ na pewnym etapie gry, po praktycznie miesiącu lub też dwóch miesiącach gry, przestaje się to totalnie opłacać, no i ludzie przestają w to grać na poważnie, tylko jest to czasem takim sposobem na może troszkę zabawy w grze, ponieważ możemy zawsze jakieś nowe karty potestować. Natomiast w aktualnych realiach też nie jest tak, że te karty, które tam są dla większości graczy nieosiągalne, ponieważ w aktualnych realiach to nie jest już FIFA 16, tylko teraz mamy nieco większy dostęp do kapitału, tak by się chciało powiedzieć, zatem możemy pozwalać sobie po prostu na te lepsze karty, co sprawia, że nie jest już to tak wyjątkowe, żeby właśnie grać sobie mecze Food Draft. Myślę, że rozumiecie, myślę, że każdy ma podobne odczucia, no i to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć.